Jo, doufám, vítám vás ponovně na mém kanále New Day, New Blessings. Victoria's Secret. Myslím, že wiele z was słyszało już o tej marce. Ja, na przykład jako nastolatka, dorastałam z tą marką. Oglądałam coroczne pokazy. Marka, która kojarzyła mi się z ikonicznymi, ekskluzywnymi pokazami bieliźnianymi. Zaczynając moją przygodę w modelingu, chciałam mieć ciałko jak modelka Victoria's Secret. Bardzo podobało mi się ciało Adrianne Lime, Dawson i to były modelki, które zawsze miały bardzo wysportowane sylwetki. Victoria's Secret była moim marzeniem i mam nadzieję, że Victoria's Secret jeszcze przede mną. I było tak naprawdę fantazją. Na tych wybiegach byliśmy w stanie zobaczyć jeden typ urody, jeden typ ciała i to był taki standard piękna. I między innymi to przyczyniło się do upadku Victoria's Secret, do upadku pokazów. Bo pokazy powstały w 1995 roku i od tamtego momentu zobaczyliśmy między innymi Tyra Banks, Jordan Dawn, Gigi Hadid, Anię Rubik i inne topowe nazwiska. Victoria's Secret zbudowała karierę wielu modelkom. A po 24 latach koniec z pokazami Victoria's Secret. I żyjemy w czasach, w których ludzie domagają się takiej reprezentacji różnorodności, więc chcą zobaczyć coś, co jest normalne na ulicy, na wybiegu. Nie do końca chcą widzieć wybiegi, które są mocno ujednolicone, gdzie modelki naprawdę mają podobne wymiary, podobnie wyglądają, tylko chcą zobaczyć coś bardziej prawdziwego. A przez to, że Victoria's Secret miała całą taką ideę fantazji, nie do końca chciała z tym iść na kompromis. Ale to był tylko jeden czynnik, ponieważ do tego doszły jeszcze inne skandale. Plus słaba oglądalność. Także po tym było już pozamiatane. A jak chodzi o standardy i trendy na urodę, bloody hell, to jest chwyt marketingowy. Im bardziej czujemy się zakompleksione, im bardziej czujemy, że musimy poprawić pewne rzeczy, tym bardziej będziemy wydawać kasę. Będziemy wydawać kasę na to, żeby zmienić nasz wygląd, żeby wyglądać jak te standardy, które nam są wmawiane. Ale po co? No dobra. Dzisiaj będę jadła jako Romy Street i to jest modelka Victoria's Secret, którą uwielbiam. Uwielbiam jej podejście do jedzenia. Ona stosuje taką zbilansowaną dietę, nie odmawia sobie, ale mimo wszystko trenuje, zdrowo się odżywia, więc to mi się jak najbardziej podoba, ale chodzi jej o balans. Też mówi o tym, że lubi czasami sobie wyjść na miasto ze znajomymi i zjeść sushi albo chyba burgera In-N-Out. Ale tych burgerów tutaj nie mamy. Ma też dużo takich filmików właśnie na YouTubie, What I Eat in a Day. Dobra. Obejrzę filmik do końca, ale wiecie co zrobię? Od razu zrobię sobie wodę z cytryną. W sumie już piłam wodę, szklankę wody po przebudzeniu. Ale dodamy do tego jeszcze cytrynkę. Eww, half a lemon. A mam wodę. Woda, jak zawsze, świetnie smakuje, woda z cytryną. Jeżeli macie problem właśnie z piciem wody, no to dodawanie sobie cytryny do wody jest super opcją. Aczkolwiek słyszałam, że Romy wspomniała o tym, że woda z cytryną na czczo przyspiesza metabolizm. Tak nie jest, ale dostarczacie sobie witaminy C, plus super po prostu nawadnia organizm z rana. Także pijcie wodę z cytryną, ale to nie przyspieszy wam metabolizmu. Dobra, teraz sprawdźmy, co będzie na śniadanie. Wydaje mi się, że to będzie owsianka. Wow! Nie mam wszystkich składników. Zobaczymy, co mam. Czyli mieszanka, porówki lecą. Ojej, wydaje mi się, że jej wyglądało trochę lepiej. Dobra, spróbujemy to zrobić, żeby to było ładne. Come on. Ogólnie posiłek jest bardzo fajny, zbilansowany. Mamy tutaj dużo błonnika, mamy tutaj omega-3 kwasy tłuszczowe, mamy antyoksydanty. Bardzo, bardzo fajny, smaczny posiłek. Mega. Fajny, syty posiłek. Już wiem, co jutro zjem na śniadanie. Jedyne, czego mi brakuje, to kawy.
Romi, kawa. Potrzebuję kawy. Snack time. Mamy tutaj truskawki i migdały. Ogólnie fajna mieszanka. Truskawki są mrożone. I moim zdaniem takie truskaweczki są ciekawszą opcją na przekąskę, poważnie. Tak naprawdę na 100 gramów truskawki mają więcej witaminy C niż sama cytryna. Bardzo lubię przekąski w ciągu dnia. Nie jestem osobą, która je na przykład 3 duże posiłki. Przynajmniej zazwyczaj tego nie robię. Ostatnio byłam na zajęciach ze stretchingu. W tym momencie jestem w stanie zrobić szpagat, ale ten szpagat ostatnio był dosyć bolesny, bo się nie rozciągam regularnie. Zło się dzisiaj trochę porozciągam. Jak widać, jest nad czym popracować. Obejrzałam filmik ze śniadania i znam sobie sprawę z tego, że zapomniałam dodać masło orzechowe. Dodatkowo, Romi dodaje bardzo dużo źródeł zdrowych tłuszczów do swojej diety. Orzechy, miała tam nasiona konopi, miała tam nasiona chia i mimo wszystko jeszcze dodała masło orzechowe. Oczywiście masło orzechowe też jest źródłem białka. Okej, dobra. Teraz oglądając lunch, postaram się dodać wszystko. Avocado toast. Oglądałam jej poprzednie filmiki i wiem, że Romi bardzo lubi awokado. Normalnie mam fajny przepis na hummus, ale tylko nie zrobiłam, więc będzie taki kupny. Mam pyszne chili z Maroko. Nie wiem, czy to nie będzie za, nie wiem, czy to nie za dużo. Romi dała do wyboru albo zrobić tosty w tosterze, albo zrobić je na patelni. Wybrałam opcję patelni, bo nie mam tostera. Dała opcję albo nasion z arbuza, albo pestki dyni. Wybrałam pestki dyni. Więc fajnie, że ogólnie opisuje tą swoją dietę. Mówi o tym, że nie je tak codziennie. Lubi jeść od 5 do 6 posiłków w ciągu dnia. I to jest spoko. Ogólnie ja jestem osobą, która zazwyczaj ma przekąski w ciągu dnia. Bardzo lubię na przykład zjeść posiłek i później jeszcze sięgnąć po coś w ciągu dnia. Ale jak kto lubi, jak kto woli, trzeba dobrać dietę do siebie. Nie wiem, czy to wygląda aż tak pięknie, przez to, że moje awokado nie jest aż takie dojrzałe, więc nie mogłam tego rozgnieść. Ale ogólnie, mimo wszystko, dobrze smakuje. I chyba to jest najważniejsze. Lubicie takie żółtko? I do. I wtedy wkroczę ja. Przybrałam się, bo lecę na event Adidasa i niedługo odbędzie się, w sumie już się odbywa, bo zaczęli wczoraj i to jest bieg 6-osobowy, bieg sztafetowy. Będą musieli przebiec jak największą ilość kilometrów w ciągu 29 godzin i 51 minut. Tylko macie. Ogólnie jestem bardzo ciekawa tego biegu. Będą reprezentanci z Hiszpanii, z Paryża, oczywiście będą też z Warszawy, także oczywiście kibicuję naszym najbardziej. Więc idę to dzisiaj zobaczyć i zabieram ze sobą przekąskę Romi Street i są to marcheweczki z ogórkiem i są, nie wiem, czy to powąchałam, wiem, co to jest. Cheers! Dobra, mamy tutaj marcheweczki, mamy ogórka i mamy humusik. I Romi powiedziała, że im dalej w las, im później w ciągu dnia, to ona je mniej słodkich rzeczy. Oczywiście możliwe, że tylko tak zrobiła w tamtym odcinku, może je inaczej normalnie, ale mimo wszystko mamy tutaj warzywka z humusem. Ja tak szczerze w tym momencie prawdopodobnie sięgnęłabym po coś słodkiego. Może zjadłabym batona, albo bym sobie zrobiła coś słodkiego, ale ogólnie mam ochotę na coś słodkiego. No ale co? Dbam teraz o wzrok, bo są marcheweczki. Pow, 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 pow.
idąc ulicą, jedząc humus i marchewkę. I tak przez świat. Wróciłam do domu i jestem mega głodna. Co prawda moja kolacja nie będzie o 19, tak jak u Romi, ale normalnie też nie kończę mojego dnia o 19. W sensie nie jem ostatniego posiłku o 19. Finally get to try HelloFresh. I've seen it so many times. Jedzenia nie mam z HelloFresh, ale wiem, że jest potrzebny bakłażan. Kolejną rzeczą, o której wspomniała, to oliwa zmieszana z jakimiś przyprawami. Nie wiedziałam, o jakie przyprawy chodzi, ale mam tutaj marokańskie przyprawy. Brzmi wystarczająco egzotycznie. Marokańskie przyprawy i bakłażan. I like this. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Zaczęłam montować filmik i zauważyłam, że dźwięk się nie nagrał. Także w tym momencie opowiadam o tym, że to jedzenie jest bardzo dziwne. Nie jestem pewna, czy mi smakuje. A może mi smakuje. Konsystencja jest dziwna. A może powinnam trzymać w piekarniku nieco krócej. Zamiast 40 minut może powinnam trzymać 30, może ciut krócej. Po chwili stwierdzam, że jednak może mi smakuje. Jest dziwne, dziwna mieszanka. Nigdy bym tego nie zamówiła w restauracji, sama bym też tego nie zrobiła, ale może mi to smakuje. Później robię sobie papkę z tego całego jedzenia, z całego tego wierzchu, mieszam to z ryżem i stwierdzam po czasie, że chyba mi to jednak smakuje. Aga mówi, że jej to smakuje. Smutny bakłażan wypełnił swoją misję. Ja ładnie zjadłam, tylko tyle zostało. Ale ryż jeszcze zostawiłaś. No bo ten był taki wielki. I nadszedł ten czas, żeby podsumować dietę Romi Street. Powiem wam, że bawiłam się super, odwzorowując jej dietę. Brakowało mi tylko kawy, ale cieszę się, że dzisiaj już mogę ją wypić. Did you miss me? No dobrze. Jak się czułam na tej diecie? Dobrze. Nawet bardzo dobrze. Jej dieta jest dietą zbilansowaną. Pojawiło się tam bardzo dużo różnych warzyw, owoców, także jej dieta jest różnorodna. Oczywiście ja jestem w stanie tylko skomentować jeden dzień. Nie wiadomo, jak je w inne dni. Romi wspomniała o tym, że stara się ograniczać mięso. I w jej diecie było widać, że oprócz tego sera feta, oprócz jajka, dostarczała sobie to białko też w formie białka roślinnego. Na przykład z nasion lub orzechów. Dieta Romi też jest bogata w tłuszcze nienasycone i wielonienasycone. I to są dobre tłuszcze, które będą się przyczyniać do poprawy stanu naszego zdrowia. Będą zmniejszać na przykład występowanie chorób sercowo-naczyniowych. Będą się przyczyniać do zmniejszenia poziomu złego cholesterolu we krwi. Ogólnie nie jadłam o tej samej porze co Romi, bo zaczęłam jeść trochę później. I szczerze nie jestem pewna, czy gdybym zjadła tak normalnie jak ona i gdybym skończyła jeść o 19, czy to by pasowało do mojego harmonogramu. No na pewno nie, bo musiałam iść na ten event, wróciłam później, miałam taką kolację z Agą, więc myślę, że nawet takie pory jedzenia powinny być zawsze dostosowane do naszego harmonogramu. Wiadomo, modelka o modelką, pracujemy ciałem, ale świat byłby nudny, gdybyśmy wszyscy wyglądali tak samo. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie, żebym wypróbowała dietę jakiejś innej gwiazdy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!